Szczęść Boże. Szczęść Boże. Witamy Państwa bardzo serdecznie. Piąta niedziela zwykła roku liturgicznego. W dzisiejszą niedzielę wsłuchujemy się w fragment Ewangelii według świętego Marka. Gdy Jezus po wyjściu z synagogi przyszedł z Jakubem i Janem do domu Szymona i Andrzeja, teściowa zaś Szymona leżała w gorączce. Zaraz powiedzieli mu o niej. On zbliżył się do niej i ująwszy za rękę, podniósł. Gorączka ją opuściła i usługiwała im. Ten dzisiejszy fragment Ewangelii, który dostajemy pod rozwagę, mówi o cierpieniu. Nikt z nas go nie lubi. Ale mamy wśród siebie ludzi chorych. Chorych, którzy oczekują czego, księże Marku? Przede wszystkim zdrowia, wiadomo, zdrowia, ale też jakieś pociechy, umocnienia, pokrzepienia w tych swoich słabościach. I myślę, że Jezus to przynosi. Mało tego, że przynosi. Zobaczcie, drodzy słuchacze, telewizowie, kiedy Pan Jezus uzdrowił teściową Szymona, ona zaraz usługiwała, bo ludzie, zwłaszcza ludzie, którzy już przeżywają jesień swojego życia, potrzebują być potrzebni. Jak najbardziej. I to, co na co zwracam uwagę, również to niesamowita wiara tych ludzi. Proszę zauważyć, nie mieli żadnej pewności, że Jezus to uczyni. A jednocześnie zaufali, uwierzyli i uzdrowienie stało się faktem. Może to tak przypadek, ale o uzdrowieniu teściowej mówią ci, którzy nie wiedzą, kto to jest. To już są nasze ludzkie jakieś niuanse, teściowa, teść. Ważne, że Jezus przychodzi do wszystkich i robi granic. Oczywiście. Kochani chorzy, myślę, że i nas ten dzisiejszy fragment uczy tego pełnego zaufania. Zaufania Jezusowi Chrystusowi. Zaufania i otworzenia Mu drzwi swojego domu. Szymon, kiedy otworzył drzwi swojego domu, został obdarzony przepiękną łaską. Dlatego bądźcie pełni nadziei, drodzy chorzy, drodzy starsi, że dla was jest ta pociecha. Czasami człowiek może zawieść, ale pamiętajcie, Bóg nigdy nie zawodzi. Zawsze jest gotowy, by wam pomóc. A my zdrowi winniśmy zawsze mieć świadomość, że uczynki miłosierdzia, a wśród nich chorych nawiedzać, są po to, aby je w życiu realizować. I może właśnie jest okazja, by odwiedzić dzisiaj kogoś chorego, albo przynajmniej wysłać jakieś dobre słowo, dobre życzenia. W piątą niedzielę zwykłą roku liturgicznego wszystkim życzymy głębokiej zadumy nad tym fragmentem Ewangelii. Szczęść Boże. I obyście byli zdrowi. Szczęść Boże. Teściowe też.